się do pana doktora. Czy pana, w panu budzi to grozę? Jest pan jednym z tych lekarzy, którzy są na pierwszej linii frontu, w szpitalu. Ja się mogę zgodzić zarówno z panią doktor, jak i z panią doktor. Wykrywamy bardzo mały odsetek zakażeń, które rzeczywiście w społeczeństwie wystąpiły. Wiele z tych zakażeń jest, przebiega w sposób bezobjawowy albo skąpoobjawowy, czyli pacjent nawet nie ma poczucia choroby. A to, z czym mamy do czynienia teraz w służbie zdrowia i z czym mieliśmy do czynienia w marcu, kwietniu, czyli z pustymi szpitalami i ludźmi, którzy nie mieli pomocy, to jest cena, jaką płacimy za przyjętą strategię. I to jest cena, rozumiem, z jaką się liczyliśmy, wprowadzając restrykcje. Jak skupienie się na walce z koronawirusem, na ten model walki z koronawirusem, jak wpłynął na pracę przychodni i szpitala, no w pana przypadku? No ja mogę powiedzieć, jak to wyglądało na początku pandemii, kiedy mieliśmy, no, sięgając do tytułu słynnego artykułu Hammer and Dance, tak? Mieliśmy uderzenie młotem, czyli lockdown, a teraz mamy do czynienia z dance, czyli tańczymy sobie, wysyłając jakiś odsetek ludzi na kwarantannę. Więc w tym momencie, kiedy mieliśmy uderzenie młotem, hammer, w naszym szpitalu praktycznie, no nie powiem, że nie było pacjentów, ale było ich znacznie mniej. Co warte zauważenia, mieliśmy mniej pacjentów z ostrą niewydolnością serca, mniej pacjentów z ostrą zatorowością płucną. Wszczepialiśmy mniej stymulatorów. W ciągu trzech pierwszych miesięcy o 100% spadła ilość ablacji w naszym ośrodku. W ośrodkach amerykańskich, włoskich spadła ilość zgłaszania się z powodu zawału serca. Są już na to prace. W ośrodkach włoskich wzrosła ilość zgonów z powodu zawału serca. Nie o 10%, nie o 20%, tylko trzykrotnie, o 300%. Także z tym mieliśmy do czynienia. Widzieliśmy to u siebie i widzimy to też na świecie. Jak to wyglądało w szpitalu MSWiA? W szpitalu MSWiA przede wszystkim została przyjęta strategia, że robimy się już w pierwszej kolejności. Od dnia 13 marca zostaliśmy przemianowani na szpital jednoimienny. Nastąpiła wielka ewakuacja wszystkich pacjentów, których mieliśmy u nas w szpitalu. Musieliśmy wszystkich pacjentów wypisać do innych ośrodków i następnie czekać na pacjentów covidowych. Na początku to były kilka osób, które były tylko podejrzane o zakażenia, u których te zakażenia się nie potwierdzały, a następnie przybywało ilość osób, która była już z potwierdzonym zakażeniem, która u nas się znajdowała. I mieliśmy do czynienia przede wszystkim z tak zwanymi wybuchami koronawirusa w ośrodkach opieki długoterminowej i w innych szpitalach. My przejmowaliśmy opiekę nad takimi pacjentami. Ci pacjenci trafiali bezpośrednio do nas, do naszego szpitala. Zazwyczaj były to przyjęcia po 20-30 osób na dobę z jednego ośrodka, więc to był tak, no, nawałnica, która się obiła niestety o nasz szpitalny oddział ratunkowy. Co się dzieje z naszymi pacjentami specjalistycznymi, nad którymi my powinniśmy sprawować jako opiekę, jako centralny szpital kliniczny? Niestety nie wiem. Ja to normalnie... przykro. W takim razie posłuchajmy, co powiedzieli onkolodzy, wśród nich pani kolega z pani szpitala, pan profesor Andrzej Deptała. Kilka dni temu w Warszawie ma miejsce konferencja onkologiczna dotycząca profilaktyki raka jelita grubego. Byliśmy tam z kamerą. Prosimy bardzo. Koronawirus zmniejszył bardzo znacznie wszystkie działania profilaktyczne. Osłabił bardzo wyraźnie diagnostykę i osłabił przede wszystkim leczenie chirurgiczne, które jest najskuteczniejszą formą postępowania przeciwnowotworowego. Nie znając w pełni sposobu szerzenia się wirusa, zagrożeń z tym związanych, ostrożność była nadmierna. Lęk przed COVID-em, a nie racjonalna postawa, powoduje, że ludzie nie zgłaszają się na badania diagnostyczne. Zdecydowanie spadła liczba wykonywanych badań radiologicznych, tomografii komputerowych, rezonansów magnetycznych, także kolonoskopii i innych działań diagnostycznych. Podstawową rzeczą jest właściwe zebranie wywiadu, przedmiotowe, fizykalne zbadanie chorego, skierowanie go na badania. No, teleporada nie załatwia tych wszystkich rzeczy. Konsekwencje będą takie, że będzie więcej chorych w stadium zaawansowanym, to raz. I niestety możemy się liczyć z tym, że będzie większa umieralność z powodu nowotworu. Proste zestawienie liczby zachorowań na nowotwory i zachorowań na COVID-19 i liczby zgonów spowodowanych tym, no, wskazuje na to, że nowotwór jest daleko większym problemem i trzeba wszystko zrobić, żeby ludzie zgłaszali się do nas
i żeby ułatwić ludziom to zgłaszanie się do nas. To, co można było zaakceptować w marcu lub w kwietniu, to tego nie powinno się akceptować w lipcu, czy w sierpniu, czy we wrześniu. Główny konsultant onkologii, pan profesor Krzakowski, powiedział, że z powodu koronawirusa w Polsce zmarło 2000 osób, tak? 2000 osób umiera tygodniowo tylko z powodu nowotworów. Czy model przyjęty w Polsce nie przyniósł większych strat niż ochrony? Nie mogliśmy tego wiedzieć. To jest nasza pierwsza epidemia tak na taką dużą skalę. Musieliśmy przyjąć taką strategię, która by zagwarantowała bezpieczeństwo epidemiczne akurat w tej sytuacji. W maksymalnym okresie przyjmowania pacjentów, ile mieliście, jaka proporcja łóżek była zajęta do łóżek wolnych? W maksymalnym zajętym tym obłożeniu szpitala tak. Mieliśmy pełen szpital. 100%. 100%. A teraz ile jest? Aktualnie zbliżamy się do 100%. Mieliśmy w sierpniu, lipcu troszeczkę oddechu. Zaczęliśmy myśleć o tym, żeby umożliwić diagnostykę tak zwanych pacjentów czystych. Otworzyliśmy poradnie specjalistyczne, czyste na terenie naszego szpitala dla pacjentów niecovidowych. Zaczęliśmy myśleć o planowych przyjęciach i takie planowe przyjęcia do naszego szpitala tych pacjentów, którzy najbardziej wymagali szybkiej diagnostyki i leczenia specjalistycznego, mają miejsce w naszym szpitalu nadal covidowym. Wyznaczone zostały specjalne czyste drogi i możliwość takiej diagnostyki, ale szpital jak najbardziej jest szpitalem nadal przede wszystkim dla pacjentów z COVID i niestety zbliżamy się do maksymalnego obłożenia wszystkich łóżek. A jak to w Grodzisku wyglądało? Znaczy, my się nie zajmujemy w ogóle pacjentami z koronawirusem. Zdarzają się pacjenci z infekcją, raczej incydentalnie, przynajmniej z rozpoznaną infekcją, bo podejrzewamy, że tych pacjentów zakażonych pewnie przewinęło się przez szpital i my o tym nie wiedzieliśmy. Oni zostali przyjęci, mieli załatwioną swoją sprawę i poszli. Natomiast w tej chwili działamy normalnie. Nie można normalnie w cudzysłowie, ponieważ cały czas nad nami wisi widmo wysadzenia w powietrze oddziału, ponieważ personel trafi na kwarantannę. W tej chwili są... Oddział urologii, oddział neurologii w tej chwili pracuje na zwolnionych obrotach ze względu na to, że trafiły tam osoby zakażone koronawirusem. Więc chodzimy po polu minowym. Ale co jest tym zagrożeniem? Sam koronawirus jest dodatni test u pacjenta lub dodatni test u lekarza, bo jeżeli tak się trafi, to sanepid wyśle na kwarantannę cały oddział albo część oddziału przynajmniej i wyłączy blok szpitala z funkcjonowania. Więc my żyjemy tak naprawdę, chodzimy po polu minowym. I dzisiaj mogę zacytować mojego szefa, który powiedział, że to jest tylko kwestia czasu, jak zaraz nas wyłączą na jakiś czas. No ale w tym wypadku tą groźbą, tym zagrożeniem jest test? Jest test. Czy choroba? Jest test, ponieważ choroba według danych CDC teraz wrześniowych, czyli Amerykańskiego Centrum do Spraw Kontroli Zakażeń, śmiertelność wynosi około promila w średniej populacji. Więc no, nie możemy się bać choroby, która śmiertelnością zbliża się do ciężkiej choroby, jaką jest grypa. Więc boimy się wyniku testu. W takim razie, jak to wygląda w Dąbrowie Tarnowskiej? O to, co powiedział nam profesor dr Zbigniew Martyka. Oto fragment powstającego filmu o pandemii realizowanego przez PCH24. Prosimy bardzo. Przekierowanie ochrony zdrowia na walkę z koronawirusem kosztem innych chorób to jest duży błąd. Lekarze bardziej się w tej chwili boją konieczności pójścia na kwarantannę niż potencjalnego zakażenia. Nawet u pacjentów, którzy nie mają jakichś objawów infekcyjnych, wymaga się, żeby wykonali test w kierunku koronawirusa, zanim przyjmie się ich do szpitala. Pamiętam z kwietnia taką sytuację, kiedy pacjent właśnie po wypadku był przywieziony do naszego szpitala. Miał rozciętą głowę, kończynę dolną, złamaną rzepkę. Miał stan podgorączkowy lekki. W związku z tym nikt nie chciał się do tego pacjenta przyznać, kto go powinien zaopatrzyć. Druga osoba, o której wiem, konkretna osoba, źle się poczuła, miała wymaz. Czekała na wynik tego wymazu. Po południu poczuła się znacznie gorzej. Temperatura wzrosła do ponad 400 stopni. To była starsza osoba. Przyjechali ratownicy, ponieważ nie było wyniku dodatniego w kierunku koronawirusa, więc nie mogła zostać zawieziona do szpitala jednoimiennego. Ponieważ
nie było ujemnego wyniku w kierunku koronawirusa, to nie mogłaby być przewieziona do żadnego innego szpitala. W związku z tym zostawiono tą kobietę i powiedziano, że gdyby się pogorszyło, gdyby się zaczynała dusić, to wtedy, żeby jeszcze raz wezwała pogotowie. Ostatnio pacjentkę, którą przyjęliśmy na oddział, przez tydzień miała dolegliwości, wymioty i zalecenia w formie teleporady, że leki przeciwwymiotne, że leki przeciwgorączkowe, jeżeli ma gorączkę, przeciwbólowe, jeżeli ma bóle, a tutaj można przeoczyć bardzo wiele spraw. Dawniej, jeżeli lekarz udzielał teleporad, nie widząc pacjenta, no to był pociągany do odpowiedzialności zawodowej. Lekarz ma obowiązek zobaczyć pacjenta, a przede wszystkim wykonać jakieś badania. Przychodnia prywatna od przychodni tej podstawowej opieki zdrowotnej. Pani doktor. Przychodnia prywatna może się różnić przede wszystkim tym, że jest specjalistyczną przychodnią. W związku z tym... Nie, bo jedne pracują w takim trybie, a drugie nie mają takich rygorów. Znaczy odwrotnie, te pierwsze nie mają rygorów, te drugie mają. Z tego co wiem, to wygląda to w ten sposób, że zarówno jedne, jak i drugie przed przybyciem pacjenta do przychodni prywatnej czy państwowej i tak łączą się z nim telefonicznie, potwierdzając to, czy jest zdrowy, czy nie ma żadnych objawów infekcji i czy nie zarazi innych.